Tekst manny na 3 lipca. Zawsze stawiałem Pana przed sobą, gdy on jest u mej prawej ręki. Nie zachwieje się. Psalm 16, werset 8. Komentarz parałzyjny. Kto zupełnie pogrzebał swoją własną wolę w woli Pana, nie doznaje zawodu, lecz w każdej sprawie życiowej wiarą widzi boskie prowadzenie i kierownictwo. A także słyszy słowo Pana zapewniające go, że wszystkie rzeczy dopomagają ku dobremu tym, którzy Boga miłują, którzy według postanowienia Bożego powołani i są. Jednym z dowodów osiągnięcia w pełni rozwiniętego stanu serca jest zdolność cierpliwego przyjmowania przez nas opozycji wielkiego przeciwnika świata oraz własnego ciała bez narzekania bez szemrania radośnie jako elementów ćwiczącego nas doświadczenia z ręki wszechwiedzącego i miłującego Pana reprint numer 2411 komentarz epifaniczny dzieci boże stawiają boga na pierwszym miejscu we wszystkich sprawach życia kiedy ich interesy są w konflikcie z pańskimi Poświęcają własne pragnienia na rzecz Pana. Pan jest zatem celem ich wszelkich wysiłków. On jest ich głównym ulubieńcem. Miłuje też ich ponad wszystkich innych. Stoi po ich stronie i w żaden sposób nie pozwoli im upaść w ich stałości i stanowisku przed nim. Równoległe cytaty według tak zwanego przykładu dosłownego. Ewangelicznego Instytutu Biblijnego, SNPD. Druga Mojżeszowa rozdział 15, werset 2, Pan moją mocą i pieśnią, i stał się dla mnie zbawieniem. To jest mój Bóg, i jego wielbie, Bóg mojego ojca, i jego wywyższam. Piąta Mojżeszowa rozdział 10, werset 12. Teraz więc, Izraelu, posłuchaj. Czego oczekuje od ciebie Jachwę, twój Bóg? Tego, abyś bał się Jachwę, swojego Boga, abyś chodził wszystkimi jego drogami, abyś go kochał i służył Jachwę, swojemu Bogu, z całego swojego serca i z całej swojej duszy. Rozdział trzynasty werset trzeci I nadszedłby ten znak albo cud, przy którym oznajmiłby ci. Idźmy za innymi bogami, których nie poznałeś i służmy im. Psalm 37 werset 4. Rozkoszuj się jachwę, a spełnij pragnienia Twego serca. Psalm 45 werset 11. Posłuchaj, córko, i popatrz, nakłoni swego ucha, zapomnij o swym ludzie i o domu swego ojca. Psalm 66 Wersety 8 i 9. Narody, błogosławcie naszego Boga i sprawcie, aby słyszano głos pochwalnej pieśni na Jego cześć. Zachował naszą duszę przy życiu i nie pozwolił pośliznąć się naszej nodze. Psalm 73 Wersety 25 i 26. Kogo Ja mamy w niebie? Przy Tobie też niczym nie rozkoszuje się na ziemi. Wyczerpało się moje ciało i moje serce, Bóg opoką mojego serca i moim działem na wiek. Psalm 91, werset 14. Wyratuje go, ponieważ mnie pokochał, wywyższego, bo zna moje imię. Izajasza rozdział 12, werset drugi. Oto Bóg zbawieniem moim. Zaufam i nie będę się lękał, gdyż Pan moją mocą i pieśnią i stał się moim zbawieniem. To rozdział trzeci werset 22. Tak. Jachwe naszym sędzią, jachwę naszym prawodawcą. Jachwe naszym królem, On nas wybawi. Daniela rozdział trzeci werset 17. Jeśli nasz Bóg, któremu służymy, może nas wyratować z pieca płonącego ogniem i z Twojej ręki, o Królu, to nas wyratuje. Ewangelia Marka rozdział 12 wersety od 29 do 33 Jezus odpowiedział, pierwsze przykazanie jest takie, Słuchaj, Izraelu, Pan, nasz Bóg, jest Panem jedynym, będziesz więc kochał Pana, swojego Boga. Z całego swojego serca, z całej swojej duszy, z całej swojej myśli i z całej swojej siły. A drugie jest takie: Będziesz kochał swojego bliźniego jak samego siebie. Innego przykazania, większego od tych, nie ma. I powiedział do niego znawca prawa: Wspaniale, nauczycielu. Prawdę, powiedziałeś, że jest jedynym i poza nim nie ma innego. I że kochać Go z całego serca i z całej myśli i z całej siły, a bliźniego kochać jak samego siebie, znaczy więcej niż wszystkie całopalenia i ofiary. Rzymian rozdział ósmy wersety od 35 do 39 dziewiątego, kto nas odłączy od miłości Chrystusowej? Utrapienie, ucisk czy prześladowanie, głód, nagość. Niebezpieczeństwo czy miecz? Jak napisano, z powodu ciebie cały dzień nas zabijają. Uważani jesteśmy za owce, przeznaczone na rzeź, ale w tym wszystkim wyraźnie zwyciężamy przez tego, który nas ukochał, gdyż jestem tego pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani zwierzchności, ani teraźniejszość, ani przyszłość. Ani moce, ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie, naszym Panu. Judy rozdział pierwszy werset dwudziesty czwarty, a temu, który ma moc ustrzec was od upadku i postawić przed obliczem swojej chwały nieskazitelnych, pełnych wielkiej radości. Pieśni 176, 177, 165, 339, 114, 307, 228 Wiersze Brzasku 291 Nasz Ojciec przy sterze Lektura uzupełniająca w Strażnicy Reprint nr 4060 Tekst manny na 3 lipca. Zawsze stawiałem Pana przed sobą, gdy on jest u mej prawej ręki. Nie zachwieje się. Psalm XVI, werset ósmy. Pytania, jak w doświadczeniach tego tygodnia stawiałem, stawiałam Pana na pierwszym miejscu. Jak to mnie powstrzymywało od upadku. Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o kolejnych treściach zamieszczanych na kanale, Zasubskrybuj i wciśnij dzwoneczek znajdujący się obok przycisku subskrypcji. Dziękujemy też za wszystkie polubienia, udostępnienia i komentarze.